Witam na Yerba Mate Recenzje, w moim pierwszym vlogu. Ja mam na imię Adam, jestem studentem filologii polskiej ze specjalizacją dziennikarską i PR na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tego vloga postanowiłem założyć z trzech powodów. Pierwszym z nich jest na pewno główny temat, czyli yerba. Yerbę piję od półtora roku, uwielbiam ją, jestem jej fanem, jeśli można tak powiedzieć, interesuję się nią. Dlaczego yerba, a nie na przykład kawa albo napoje energetyczne, recenzje? Dlatego, że kawy nigdy jakoś nie lubiłem, lubię ją wypić bardzo, bardzo rzadko, a napoje energetyczne uważam za twór tak chemiczny, że aż szkodliwy. Oczywiście one pobudzają, pomogły mi w paru sesjach, ale odrzucam je od jakiegoś czasu. Yerbę piję, jak już chyba wspomniałem, od półtora roku. Cenię ją właśnie za stałe pobudzenie, nie podbija ona tak jak kawa. Dzięki yerbie można się też również skoncentrować, ponieważ często te środki pobudzające powodują dekoncentrację, natomiast yerba sprzyja koncentracji przy jednoczesnym pobudzeniu. Ogólna wydolność psychofizyczna organizmu wzrasta. Podczas pracy naukowej, czy artystycznej, czy jakiejś innej twórczej, na pewno yerba może pomóc. Nie tyle co nas otworzyć, ale na pewno sprawić, że dłużej będziemy mogli pracować i efektywnie na pewno. Ponadto yerba nie wypłukuje żadnej substancji, tak jak robi to kawa, a wręcz je dostarcza. Myślę, że o tym wie każdy, który tutaj trafił. Kolejnym powodem, dla którego założyłem Yerba Mate Recenzje, jest kierunek moich studiów. Jak wspomniałem, mam specjalizację dziennikarską i PR-owską, więc poprzez prowadzenie tego vloga, sprzężonego z nim Facebooka, a także Blogspota, postaram się nauczyć obsługiwać narzędzie social media w praktyce, co może przydać mi się w pracy po prostu zwyczajnie. Kolejnym powodem, dla którego założyłem tego vloga, jest moja ekstrawertyczność. Lubię dużo mówić i mam nadzieję, że będzie Wam się tego chętnie słuchało. Jak często będą odcinki? To zależy, jak będę często kupował nową yerbę. Yerbę piję codziennie, półkilowa paczka, nie wiem na ile w sumie mi starcza póki co, ponieważ mam teraz otwarte trzy jednocześnie i nie potrafię powiedzieć, która ile razy była zużywana. Jednak przy kolejnych postaram się to kontrolować i też przedstawić. Zdaję sobie z tego sprawę, że recenzje nie są obiektywnym gatunkiem dziennikarskim. Jednak postaram się, żeby moje recenzje były w miarę obiektywne. Postaram się przedstawić jakąś skalę dymności, skalę pobudzenia, skalę wypłukiwania. Myślę, że z czasem to wyrobię i mam nadzieję, że to będzie dla Was interesujące doświadczenie i jeśli pójdziecie do sklepu z yerbami, nie będziecie wiedzieli, jaką wybrać, to być może moje odcinki po prostu Wam w tym pomogą. Zapraszam więc do oglądania. Także do zobaczenia.